Dziś w Żarłok TV postanowiliśmy zaskoczyć naszych widzów i odwiedziliśmy kuźnię krakowskich talentów gastronomicznych. Już zaraz zobaczycie, co zjemy i czym nas zaskoczą. Uważaj! Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. Zjedliśmy właśnie pyszne jedzenie przygotowane przez studentów gastronomika. Co powiesz? Powiem, że jak profesjonalna jadłodajnia. Poziom takiego baru mlecznego, gdzie w sobie nie ma się do czego przyczepić. Poprawne jedzenie. Poprawne jedzenie. Bardzo dobra cena. Polecamy. Cena to w ogóle jest bardzo poprawna. Dzisiejsze czasy to jest wręcz niepoprawna cena. No ja za pierożki zapłaciłem 9 zł. A za kompot 3,50. A 10 zł za pierogi z mięsem, zupka z groszku, taka powiem ci klasyczna, jakbym był gdzieś na wakacjach, wiesz, na kolonii. W kolonii taki, wiesz, lokal, gdzie dostajesz dla, nie dla turystów, tylko dla letników. O. Dla letników, bo mi się wydaje, że oni tutaj uczą się takich podstawowych dań polskich. No, to nie jest przekombinowane. Nie jest przekombinowane, jest prawdziwe, jest takie... Czuć tym pasję, czuć, że ktoś chciał zrobić jak najlepiej mógł. Moje pierożki były z serkiem, dżemikiem truskawkowym, budyniem jakimś. I powiem ci, najadłem się. Sosik, czerwony sosik jak krew. Truskawkowy, czyli to sezonowy sosik będzie wtedy. No. A ty tym mięsem pewnie się nie najadłeś. Wiesz co, no ja się przejadłem wręcz. Tak? Zupa i ten, no, cenowo 16 zł, to jest obiad. To jest, wiesz, idziesz, kupisz kebaba za 20 parę złotych, a tutaj masz pełnowartościowy posiłek. Żarłok TV. A skąd pomysł na to miejsce, słuchaj? Słuchaj, kucharz Robert ponoć tutaj się uczył i polecił mi. No, wyszedł na ludzi. Mówisz o Robercie z restauracji tej... No z tej dobrej restauracji. No to powiem wam, żeby być kucharzem w takiej restauracji to... No ale to chyba praktyka. Nauka najlepsza przez praktykę. Gotowanie podstawowych dań, jak będą umieli zrobić pierogi, dobrą zupę, wywar, wszystko, to potem można przejść na jakieś azjatyckie klimaty, żeby się... Poznać zasady. Żeby poznać zasady. I żeby też dalej poszerzać. Ale zadam ci pytanie, co to jest dobra gastronomia? Według ciebie. Dobra gastronomia, czyli idziesz, bierzesz pieniądze, idziesz i chcesz poczuć dobrą gastronomię. To jest proste pytanie. To jest proste pytanie? Tak. Obsługa miła. O, właśnie, miła obsługa. Ale tutaj... Miła obsługa. Jakbyś przyszedł do klasa, uśmiechnięci wszyscy. Pomocni, wiedzą, co serwują. Mimo, że to jest skromne może, no bo to są takie dania barowe. To jest prosta kuchnia. Ale wydaje mi się, że są dobrze uczeni, bo nawet ten pan, który nas zaczepił, tak, pan w rogu. Jeden z żarłoków na sali. Tak, wielbiciel tej restauracji. Bo do pokusy każdy może przyjść. Każdy się może skusić. Każdy z ulicy. Dobra gastronomia to dobry serwis. Czujesz, że jesteś ugoszczony, że witają cię z uśmiechem w swojej restauracji. Jesz dobrze przygotowane jedzenie. Lokal jest czysty, zadbany. No i cena, nie? Zgodzisz się ze mną? Cena, tak. Wiesz, to nie jest nowoczesny lokal, ale kiedy do mnie podchodzi młoda dziewczyna, która się uczy, wiesz, kładzie mi to na stół, robi to najlepiej jak może, to odczucia są, to jest zupełnie inny wymiar odbioru tego. To jest po prostu, wiesz, czujesz... Zaklęte rewiry czujesz. O,
Zaklęte rewiry, oglądałeś? No, oczywiście, no, klasyka. Dla każdego kelnera, każdy kelner powinien obejrzeć Zaklęte rewiry, to jest oczywistość. I to jest odpowiedź na twoje pytanie, czy na twoją, na tezę, którą stawiasz, No. Jednak klasyka jest podstawą w każdej dziedzinie, czy to jest muzyka, czy to jest gastronomia, czy to jest nawet szycie, musisz poznać zasady. Podstawowe zasady, no i nie odkrywamy tutaj Ameryki chyba. Tak. Pokusa. Pokusa nas skusiła dzisiaj. No. Przejeżdżaliśmy i w końcu dotarliśmy. No wiesz, Robertowi powiesz, że byłeś w końcu. Robertowi podziękujemy. Pozdrawiamy Roberta. Ale fajnie byłoby po wakacjach tutaj wpaść i zobaczyć, jak oni gotują być. Ja mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z tym miejscem, no bo to jest technikum. Teraz przychodzą wakacje. Tak, to było zakończenie roku szkolnego. Tak. I oni się otwierają dopiero od września. Zapraszamy od września. Ale może nam udałoby się zobaczyć, jak oni to robią na zapleczu. Może poznalibyśmy dyrektora, może poznalibyśmy kogoś. Jesteśmy otwarci. Mistrza kucharskiego. Jak się nazywa mistrz kucharski? Myślę, że Masterchef. Chętnie poznalibyśmy kogoś, kto wykuwa te młode talenty. Bo dla mnie też jest to ciekawe, co decyduje o tym, że ktoś zostanie dobrym kucharzem. Może sami byśmy się nauczyli robić jakąś klasykę. No, parówki go gotujesz? Parówki? Wegetariańskie. Wiesz co, z wegetariańskimi parówkami nie do końca mi idzie, ale to... Ale rozpakować kabanosy umiesz. Tak, tak, tak. No to słuchaj, podstawy gastronomii. Czy polecamy? Ja tutaj bym oczywiście nie wystawiał oceny od 1 do 10, tylko po prostu duże serduszko od nas. Duże i razem 3, 4, polecamy. Nie to, że polecamy. Po prostu warto. To jest lektura obowiązkowa, bo tutaj się rodzą młode talenty. My spróbowaliśmy tylko pierożków, a tam była cała karta dań. Dokładnie. To mnie zdziwiło, bo ja myślałem, że to jest jedno danie, albo max dwa dania pierwsze, dwa dania drugie. A tu się okazało, że była cała... Trzy zupy były, zupa a tu była cała z borowików, z leśnych grzybów jest. I kompocik, kompocik. I czerwony. No to są takie evergreeny, to są klasyki, które każdy kucharz musi znać i dobrze, że tutaj w Krakowie na ulicy... Kuźwa, zapominam tej ulicy. Zamojskiego. Zamojskiego. Jana Zamojskiego. Niedaleko placu Niepodległości właśnie są. Przy parku Bednarskiego. Pan by nie zdał egzaminu na Krakusa. Proszę pana, ulica Zamojskiego, plac Niepodległości. Jaki park? Bednarskiego. A za nami jest? A za nami jest kościół. Taki rynek. Podgórski rynek. A kościół? Piękny kościół. A, nie wiemy. Dobra, a co się stało na Placu Niepodległości? Czekaj, bitwa pod Grunwaldem, 1410. Nie, było rozbrojenie strażników austriackich w 1918 roku. I tu zaczęła się niepodległość Krakowa. Narodziła się tutaj pokusa w moim żołądku, ale dobra, kończmy, bo ja... To już. Dobra, chodźmy. Już pozdrowiliśmy cię.